Well, there's a special presence here tonight. I jest dzisiaj szczególna obecność tutaj. Those who have your Bibles, turn with me to John, the third chapter. Ci, którzy mają ze sobą Biblię, przewróćmy do Jana, rozdziału trzeciego. It's our good pleasure, like my wife said, to be here. I to jest dla nas wielka przyjemność, tak jak powiedziała moja żona, móc tutaj być. We really feel a kinship with your pastor and his wife and the staff here. Naprawdę czujemy dużą wspólnotę z pastorem, z jego żoną i z zarządem, z ludźmi, którzy tutaj usługują. The Lord is raising up very strong-minded believers today. Pan podnosi bardzo silnych, potężnych wierzących dzisiaj. Because what you have to face is that your minds have to change. Bo to, przed czym teraz stoicie, to zmiana umysłu. When Jesus said repent. Kiedy Jezus powiedział pokutuj, he wasn't just talking about being sorry for your sins. To nie chodziło mu po prostu o żal za grzechy. He was talking about changing the way you think. On mówił o zmianie sposobu myślenia. For so long, most people are conditioned to believe certain things. I przez dłuższy czas chrześcijan uczy się, że mają wierzyć w pewne rzeczy. They always measure current circumstances to their condition. Mierzą pewne okoliczności swoim stanem. Most people do not see the ability of God in a situation, they see the hindrances in a situation. Większość ludzi nie widzi zdolności Bożej w danej sytuacji, widzi tylko przeszkody, przed którymi stają w danej sytuacji. Because they relate it to all the times in their lives when they have not had success. Dlatego, że przypominają im się wszystkie sytuacje z życia, kiedy nie odnieśli sukcesu. All the times when they called on God, but nothing happened. Wszystkie te momenty, kiedy wzywali Pana i nic się nie stało. All the times when they were feeling optimistic, but to no avail. Wszystkie te momenty, kiedy czuli się optymistycznie, ale nie mieli zwycięstwa. So when hard circumstances come their way, they automatically remember the times they had no success. Więc kiedy ciężkie czasy, kiedy ciężkie sytuacje przychodzą, to oni automatycznie pamiętają te rzeczy, w których odnieśli klęskę. That's what the word repent means. I dlatego właśnie tu się pojawia definicja słowa pokutuj. Change your consciousness. Zmień swoją świadomość. Change the way you relate situations to you. Zmień sposób, w jaki odnosisz się do sytuacji. Scientists tell us that we are only conscious of our environment. Naukowcy mówią nam, że my jesteśmy świadomi tylko tego, co nas otacza, otaczającego nas świata. 8 to 10 seconds every minute. W ciągu minuty tylko przez 8 do 10 sekund. Think about that. I pomyślcie o tym przez chwilę. At least for the next 10 seconds. Przynajmniej przez najbliższe 10 sekund. 8 to 10 seconds you are aware of where you are and what's going on around you. Przez 8 do 10 sekund jesteś świadom tego, gdzie jesteś i co się dzieje dookoła ciebie. That means for 50 seconds you're out somewhere else thinking about something else. I to znaczy, że przez kolejne 15 sekund jesteś gdzieś indziej myślami, myśląc zupełnie o czymś innym. Most of the time people are focused on their problems. I w większości ludzie się skupiają wtedy na swoich problemach. Their lack. Na brakach. What's wrong with them and their family. Na tym, co jest złego z nimi i z rodziną, którą mają. They're either thinking about past situations or future situations. Myślą o sprawach przeszłych albo o sprawach nadchodzących. And it's within those 8 to 10 seconds that you have the ability to contact Christ. I przez te 8 do 10 sekund masz zdolność znaleźć Jezusa. It's in those 8 to 10 seconds that you can bring the consciousness of Christ into your existence. Przez te 8 do 10 sekund możesz przynieść świadomość Chrystusa do swojego życia. And the moment you find out that you're conscious of who he is. I im więcej jesteś świadom tego, kim on jest, time ceases to exist. Tym bardziej czas będzie przestawał dla ciebie istnieć. You've just touched eternity. Bo dotykasz wieczności. In eternity there is no time. A w wieczności nie ma czasu. There is no space. Nie ma przestrzeni. There is no substance. Nie ma substancji. There is no form. Nie ma formy, kształtu. You are living in the eternal Christ during that time you contact him.
Zaczynasz żyć w tym wiecznym Chrystusie, w tym momencie, kiedy wchodzisz z Nim w łączność. And it's during those times of contact when you can expand your consciousness of who He is. I w tym czasie kontaktu ty możesz rozszerzyć swoją świadomość na ten temat, kim On jest. It's during those times of intimacy. To w tych podczas tego intymnego czasu. That He can change the way you think. On może zmienić twój sposób myślenia. He can actually bring you into Himself. On może tak naprawdę ciebie wprowadzić w siebie. On może pokazać ci, do czego zostałeś stworzony. Because you really don't know who you are until you find out from Him your maker. Bo tak naprawdę nie wiesz, kim jesteś, dopóki się nie dowiesz od Niego, który jest twoim stwórcą. Oh, you have an idea of what your purpose is. Masz pewien pomysł na temat tego, jaki jest twój cel życia. You have an idea of who Jesus is. Masz jakiś pomysł na temat tego, kim jest Jezus. But is that idea from you? Ale ten pomysł pochodzi od ciebie. Or from someone else. Albo od kogoś innego. Or from something you've read. Albo z czegoś, co przeczytałeś. The only way you can know someone is if you are with that person. I jedyny sposób, żeby kogoś poznać, to jest przebywać z tą osobą. The only way you know your husband is when you are intimate with that person. I jedyny sposób, na przykład, żeby poznać swojego męża, to jest mieć z nim intymność. Otherwise, you have an idea about what that person is. W innym przypadku masz tylko pewien pomysł na temat tego, kim naprawdę jest ta osoba. And those of you who are married, you know that once you married the person, your idea of that person might have changed a little bit. I jak jesteś w małżeństwie, to wiesz, że po zawarciu małżeństwa twoja wizja, twój pomysł na temat tej drugiej osoby, którą poślubiłeś, może się trochę zmienić. Because you had intimate knowledge about that person. Bo teraz zdobywasz to intymne poznanie na temat you tej started osoby. To relate to the character of that person. I zaczynasz się odnosić do charakteru tej osoby. In fact, after a while, married couples even begin to look alike. I po pewnym czasie widzimy nawet, że małżeństwa zaczynają być do siebie podobne. True? Prawda? Because of the intimacy. Z powodu tej intymności. There's a joining. Jest pewne połączenie. You become one. Stajecie się jednym. Every now and then it's okay if you say amen or just let me know you're still here. I możecie powiedzieć amen, żebym tylko wiedział, że nadal tu jesteście. It's okay to smile and laugh. Możecie się uśmiechać, możecie się śmiać. Back to John, the third chapter. I wróćmy do Jana 3. Jesus has a conversation with Nicodemus. Jezus rozmawia z Nikodemem. Nicodemus, you understand, was a Pharisee. I Nikodem był faryzeuszem. A Pharisee was a very religious, high-positioned person in the Jewish church. I faryzeusz to była pozycja, która była bardzo wysoko w systemie religijnym żydostwa. And in verse 2 he came to Jesus by night and said, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. I w wersecie 2 czytamy, że mówi mu Nikodem, Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg z nim by nie był. Jesus answered and said to him, i Jezus mu odpowiedział i rzekł: Most assuredly I say to you, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Now you notice that Jesus is speaking to Nicodemus about something that Nicodemus did not even ask him. I widzimy, że Jezus zaczyna mówić z Nikodemem na temat, na którego Nikodem nawet nie poruszył. He never asked Jesus a question. On nie zadał Jezusowi pytania. He was just saying, we know you're from God because of all the wonderful things you're doing. On tylko powiedział, my wiemy, że ty jesteś od Boga z powodu tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które wykonujesz. And Jesus began to explain something to this Pharisee. I Jezus zaczął wyjaśniać coś temu faryzeuszowi. He said, you're looking at the peripheral of the kingdom of God. You're looking at the outside of the kingdom of God. I powiedział mu, ty patrzysz tylko na zewnętrzny mur Królestwa Bożego. The signs are the outside of what's going on in the kingdom of God. Widzisz znaki tego, co się dzieje na zewnątrz Królestwa Bożego. What happens in the kingdom of God is people are divinely healed. To, co się dzieje w Królestwie Bożym, to, że ludzie są w Boży sposób uzdrawiani. They live in these beautiful signs and wonderful works you're seeing.
Oni żyją w tych wspaniałych cudach i znakach, które widzisz. It's only the people on the outside of the kingdom of God that are experiencing the kingdom of God. I to ludzie, którzy są na zewnątrz Królestwa Bożego, właśnie w ten sposób reagują na doświadczanie Królestwa. In other words, Nicodemus, obviously you're not in the kingdom of God, or you would not see this as extraordinary events. Innymi słowy, Nikodemie, nie jesteś w Królestwie Bożym, bo gdybyś był, to by to dla ciebie nie było rzeczą niezwykłą. And this message is to all religions. I to przesłanie odnosi się do każdej religii. This is to all people of religion. Odnosi się do każdej religijnej osoby. Jesus is saying, if you're in the kingdom of God, you see these events as normal. Jezus mówi, jeżeli jesteś w Królestwie Bożym, to na cuda i znaki patrzysz jak na rzecz normalną. Because when you're in the kingdom of God, of course you know you're from God. Bo jeżeli jesteś w Królestwie Bożym, to oczywiście wiesz, że ty sam pochodzisz od Boga. Because you are in God. Bo jesteś w Bogu. You're not just from him, you're in him. Nie jesteś od niego, jesteś w nim. So those outside of him are going to see the spectacular events as something miraculous. Więc ci, którzy są na zewnątrz, będą patrzyli na te rzeczy jako na coś cudownego. You understand? Rozumiecie? Okay. Verse 4. Nicodemus said, how can a man be born again? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? W czwartym wersecie rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Most assuredly I say to you, unless one is born of the water and the spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Odpowiedział Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. The two elements that Jesus is talking about, i te dwa elementy, o których mówi Jezus, that births you into the kingdom, które rodzą ciebie dla Królestwa, are the water and the spirit. To woda i duch. Now that is not just some cliché. I to nie jest jakiś frazes. Jesus never used vain words. Jezus nigdy nie użył tego jako jakieś święte słowa. He chose his words carefully. On bardzo dokładnie dobierał swoje słownictwo. When he talked about things, it was because it was beyond the obvious, it was a spiritual thing. Kiedy używał takich słów, to było więcej niż pewne, że to jest rzecz duchowa, o której on mówi. Jesus says in John, I believe it's the 14th or 15th chapter. Jezus mówi w Jana, ja wierzę, że to jest rozdział 14 albo 15. The words that I speak are spirit and life. Słowa, które wam mówię, są duchem i życiem. The words that I speak are spirit and life. Słowa, które wam mówię, są duchem i życiem. So he chose his words very carefully. Więc on bardzo uważnie dobierał słów. Because what he released were spirit and life for eternity. Dlatego, że to, co z siebie wyswobadzał, to był duch i życie dla wieczności. Are you with me? Czy rozumiecie mnie? So he said to be born again, it must be of the water and spirit. Więc powiedział, że narodzenie na nowo musi być z wody i z ducha. Genesis chapter 1. I w Księdze Rodzaju, pierwszej Mojżeszowej 1. Look at verse 2. Popatrzmy na werset drugi. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Tekst angielski mówi, ziemia była bezkształtna i była pustkowiem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Not exactly. It was void and it was chaos. Okay. But okay. I translated from your Bible. All right. So what this Bible is saying is that the earth, before it was created, was without form. It was dark and it was void. Więc to, co Biblia mówi, to to, że ziemia, która była tutaj przed stworzeniem, była bezkształtna, była pogrążona w ciemności i była pustkowiem. Now think about that. I pomyślcie o tym. You could not see the form because there was no form. Nie można było dostrzec kształtu, dlatego że nie było żadnego kształtu. The word void is more than empty. Słowo pustkowie to coś więcej niż być pustym. It means lifeless.
To znaczy też w oryginale bez życia. There was not even a glimmer of life in this void vacuum. Nie było nawet odrobiny życia w tej pustce. It took God vision to see something out of nothing. I to wymagało Bożej wizji, żeby zobaczyć coś w niczym. Keep your finger there and turn to John, the fourth chapter. Trzymajmy tutaj palec i przerzućmy do Jana 4. Look at verse 10. Popatrzmy na werset 10. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would ask him and he would have given you living water. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Verse 13 and 14. 13 i 14. Odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Turn over to chapter 7 of John. I przerzućmy na rozdział 7 Jana. Look at verse 37. Na werset 37. So read verse 37 and 38. I przeczytamy 37 i 38. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. In Revelation chapter 22. I jeszcze objawienia, rozdział 22. Look at verse 1. Popatrzmy na werset pierwszy. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Chapter 22 of Revelation, verse 1. Rozdział 22 objawienia, werset pierwszy. And many other places throughout the scripture you're going to see the water and Jesus connected. I w wielu innych miejscach w Biblii odnajdziemy to połączenie Jezusa i wody. For example, 22 verse 17. Na przykład w objawienia 22:17. A duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten kto słyszy niech powie przyjdź, a ten kto pragnie niech przychodzi, a kto chce niech darmo weźmie wodę żywota. Okay, I'll read it for you. My wife likes to correct me. Thank you so much, sweetheart. Chapter 22, verse 1. He showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and the Lamb. And the Spirit and the Bride say, come, and let him who hears say, come, and let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Te same wersety po angielsku. And turn back to John, the sixth chapter. I wróćmy do Jana 6. Actually, just go to John, the first chapter. A może jednak do Jana 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Verse 3, all things were made through him, and without him nothing was made that was made. W trzecim, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. All things, say all things. Powiedzcie wszystko. Were made through him. Przez nie powstało. And without him nothing was made that was made. A bez niego nic nie powstało, co powstało. In him was life, and the life was the light of men. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Okay, very good. Bardzo dobrze. Now, you're starting to see that everything was made through Jesus.
I zaczynamy widzieć, że wszystko zostało stworzone przez Jezusa. Because he is the word of God. Bo on jest Słowem Bożym. And he is the light of all men. I on jest światłem wszystkich ludzi. Turn back to Genesis, the first chapter. I wróćmy do Rodzaju 1. In verse 3 of chapter 1. I w wersecie trzecim rozdziału pierwszego. God said, "Let there be light," and there was light. Bóg mówi, niech stanie się światłość, i stała się światłość. God is not creating the sun and the stars. Bóg nie stwarza słońca i gwiazd. That happens on the fourth day. To się dzieje dopiero czwartego dnia. He is releasing something else into this formless, darkless, shapeless, empty space. On wyswobadza coś innego do tego bezkształtnego, bez pustkowia. He's releasing everything that is in him. On wyswobadza do niego wszystko, co jest w nim. The Bible says that in him is no darkness, it's all light. I Biblia mówi w Jana, że w nim nie ma żadnej ciemności, jest tylko światłość. So when he said light be, he was saying I am. Więc kiedy on mówi niech stanie się światło, no to mówił tak jakby mówił ja jestem. I am. Ja jestem. Now what was he saying I am into? I do czego wyswobadza to ja jestem? He was saying light be into the spirit that was hovering over what? The waters. Mówił to do ducha, który unosił się nad czym? Nad wodami. He was saying, I am. On mówił, ja jestem. Into the spirit. Do ducha. That was hovering over the face of the what? Który unosił się nad powierzchnią czego? Over the waters. Nad właśnie wodami. Now you see the Godhead in this picture. I tutaj widzimy Trójcę Świętą. You see God the Father. Widzimy Boga Ojca. You see the Holy Spirit. Widzimy Ducha Świętego. And you see Jesus in the waters. I widzimy Jezusa w wodach. I mean, if you see that picture here. Czy wszyscy widzą ten obraz? Remember verse 2 of chapter 1? Zapamiętajcie, to jest werset 2 rozdziału 1. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Duch Boży unosi się nad powierzchnią wód. Over this formless, voidless, empty place. Ponad tym bezkształtnym pustkowiem. God is releasing his glory, everything, all his intelligence, everything into the spirit of God. Bóg wyswobadza swoją wiedzę, swoją inteligencję do Ducha Bożego. That is releasing it into the face of the waters. I wyswobadza to nad powierzchnią wód. What you're seeing is creation. I to co widzimy tutaj to jest właśnie esencja stworzenia. What you're seeing is a birth. To są narodziny. What you start to understand is creation is the birthing process of being born again. I widzimy, że stworzenie jest tak naprawdę procesem rodzenia i byciem narodzonym na nowo. You basically come to Christ in this formless, voidless, empty space. Przychodzisz do Chrystusa właśnie w tym bezkształtnym pustkowiu. All the things that you think you know, all the things that you think you are really nothing. Wszystkie rzeczy, które dotychczas wiedziałeś, wszystkie rzeczy, które o sobie wiedziałeś, są tak naprawdę niczym. There are images that you have created in your existence on this planet. Są pewne obrazy, które w sobie stworzyłeś do tego punktu. That's why so many people are so excited about the signs and the wonders that are happening. I dlatego wielu ludzi tak się zachwyca znakami i cudami, które widzą. Because in their formless, shapeless being, they're outside the kingdom of God. Bo są pełni bezkształtności i są pogrążeni na tym pustkowiu, a na zewnątrz widzą Boga. They're seeing supernatural things on the outside because they haven't been birthed into the kingdom of God. Widzą tą ponadnaturalność na zewnątrz, dlatego że sami się nie narodzili dla królestwa. They're not in the kingdom of God. Oni nie są w królestwie. They may be saved. Oni mogą być ocaleni. Because salvation and being born again are very different. Oni mogą być zbawieni, dlatego że zbawienie i narodzenie dla królestwa to są dwie różne rzeczy. The Bible says if you call upon the name of the Lord, you'll be saved. Biblia mówi, że jeżeli tylko przywołasz imię Pańskie nad sobą, to będziesz zbawiony. But salvation doesn't promise you what the kingdom of God promises you. Ale samo zbawienie nie obiecuje ci tego, co obiecuje ci Królestwo Boże. Salvation may keep you out of hell. Zbawienie nie pozwala ci iść do piekła. But it's the kingdom of God that controls the destinies of the world.
ale to Królestwo Boże decyduje o przeznaczeniu dla świata. Jesus says, my kingdom is advancing throughout the earth. Jezus powiedział, moje królestwo przychodzi na świat. And there's nothing the devil can do about it. I nic z tym diabeł nie może zrobić. There's nothing the devil can do about it. Nie ma nic, co diabeł może z tym zrobić. But you see, most people don't believe that. Ale widzicie, większość w to nie wierzy. Because they've called on the name of the Lord. Dlatego, że przywołają Pana. But they haven't entered into the kingdom of God. Ale nie weszli tak naprawdę do Królestwa Bożego. Because they haven't been born of the water and the Spirit. Bo nie zostali narodzeni z wody i z ducha. The glory of God has not been shed abroad in their hearts. Chwała Pańska nie została udzielona w ich sercach. They haven't been fertilized with the Spirit of God. Nie są pod wpływem Ducha Bożego. To be birthed into His kingdom. Nie pozwolił im się narodzić do tego królestwa. Unless you can see the invisible realm. I jeżeli nie możesz widzieć świata niewidzialnego, Jesus says you're not born again. To Jezus mówi, że ty nie jesteś narodzony na nowo. Unless you can see yourself as a new creature. Jeżeli nie jesteś w stanie patrzeć na siebie jak na nowe stworzenie, not moved by the things of your past, które nie jest pod wpływem, nie jest poruszane przez te rzeczy z przeszłości, not affected by the circumstances of the world, którego nie poruszają okoliczności w świecie, then you haven't entered the kingdom of God. To jeżeli czegoś takiego nie masz, no to wtedy nie wszedłeś do Królestwa Bożego. How we doing? I rozumiecie to? How we doing? How we doing? Rozumiecie to, jak się macie? You see, born again is not what the church thinks, is it? Więc narodzenie na nowo to nie jest do końca to, w co wierzy Kościół, prawda? Most of the church believes born again is saying a sinner's prayer. Większość kościołów wierzy, że narodzenie na nowo oznacza wypowiedzenie modlitwy grzesznika. Joining a church. Dołączenie do kościoła. And speaking in tongues. I mówienie językami. But Jesus says it's much different than that. Ale Jezus mówi, że to jest coś jeszcze innego. It's actually seeing the invisible realm. To polega na zobaczeniu niewidzialnego świata. Stay with me now, it's going to get a little deeper. Więc zostańcie ze mną, bo pójdziemy jeszcze głębiej. Turn over to John. Przejdźmy do Jana. How many of you can take it? You ready to go higher? Never mind. Okay, turn to John. Więc przejdźmy do Jana. Turn to John, the 14th chapter. Jana 14. Let's look at verse 10. Werset 10. Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieło swoje. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe niż te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Now you have to understand that when Jesus uses the word believe, więc musicie zrozumieć, że kiedy Jezus używa słowa wierzyć, because the words he speaks are spirit and life, a jego słowa, które on wypowiada, są duchem i życiem, he's speaking faith. To on mówi o prawdziwej wierze. You see, faith is in your spirit, not in your mind. Wiara nie jest w twoim umyśle, ale w twoim duchu. So whenever he uses the word believe, he's saying have faith.
Więc za każdym razem, kiedy on mówi, wierz, miej wiarę. But the world has made that word believe much less faith than any other word. It's not faith in the dictionary of today in the Western world. Ten termin oznaczający wierzenie tak nie do końca się nam kojarzy z tym, czym naprawdę jest wiara w naszego słownika. The word believe in the Webster dictionary. Słowo wierzyć w słowniku Webstera. Means what you suppose or think. To jest to, co podejrzewasz albo co myślisz. In other words, believe is not what faith is. Innymi słowy, kiedy słyszymy termin wierzyć, no to nie zawsze on się nam kojarzy z biblijną wiarą. In most cases, that's the problem in the church. I w większości przypadków to jest właśnie problem w Kościele. They have a belief in Jesus. Oni mają pewien system zaufania, przypuszczania czegoś na temat Jezusa. But if those circumstances change tomorrow, ale jeżeli te okoliczności jutro się zmienią, and you don't get what you've been praying for, i ty nie dostaniesz tego, o co się modliłeś, or something happens in your family or your life, albo coś się stanie w twoim życiu albo w twojej rodzinie, you may not believe the same way. To już możesz dalej przestać wierzyć właśnie w ten sposób Jezusowi. But when Jesus talked about believing, ale kiedy Jezus mówi o wierzeniu, nothing would change what he believed. To nic nie zmieniało jego sposobu wiary. To było coś głębokiego. His belief was solid, it was grounded on knowledge. To było coś solidnego, ugruntowanego na poznaniu, wiedzy. See, most people's belief is not grounded on knowledge. I wiara większości ludzi nie zasadza się na wiedzy, poznaniu. That's what I'm talking about when I say consciousness. I o tym właśnie mówię w odniesieniu do świadomości. Consciousness is what you know, that you know, that you know. Twoja świadomość polega na tym, że ty wiesz, że wiesz, że wiesz. The consciousness of Christ was grounded in his Father. Świadomość Jezusa była ugruntowana w Ojcu. He knew his Father would not lie. On wiedział, że jego ojciec by nie skłamał. He knew whatever his father said was absolute. On wiedział, że wszystko, co powiedział ojciec, miało znaczenie absolutne. He knew whatever God said was not going to go to the church board for a vote. He knew whatever God said. On wiedział, że cokolwiek Bóg powiedział, was not going to go to a church board for a vote. To nie pójdzie do zarządu kościoła i nie będzie podlegało głosowaniu. It was grounded in absolute certainty. Było zasadzone na absolutnej pewności. And the reason there's no faith in most of the people who go to church, a powód, dla którego nie ma wiary w większości osób, które chodzą do kościoła, is although they've called upon the name of the Lord, bierze się stąd, że chociaż one przywołują imię Pańskie nad sobą, and they may have salvation, to nawet jeżeli mają zbawienie, they haven't been born into the kingdom of God. Nie zostały narodzone dla Królestwa Bożego. For the kingdom of God is not a place. Bo Królestwo Boże to nie jest miejsce. The kingdom of God is a person. Królestwo Boże to osoba. His name is Jesus. A na imię ma Jezus. You have to be born into the Christ. I musisz być narodzony w Jezusa. That's what Nicodemus didn't understand. I tego nie zrozumiał Nikodem. The Messiah was standing right in front of him. Mesjasz stał przed nim. And he didn't even know that he could be born again by knowing him. I on nie wiedział, że on musi się narodzić na nowo przez poznanie go. The kingdom of God is not a place. Królestwo Boże to nie jest miejsce. It is the person of Christ. To jest osoba Chrystusa. And being born again is the knowledge of him. I narodzenie na nowo to jest poznanie go. It's the intimacy of being born into him. To jest ta bliska relacja bycia narodzonym w nim. Jesus was telling his disciples here in these verses. I Jezus mówił swoim uczniom tutaj w tych wersetach. Don't believe me for the works. Nie wierzcie mi z powodu uczynków. Believe me because I'm in my Father. Wierzcie mi, dlatego że ja jestem w moim Ojcu. Have faith in me because the works that I'm doing are because the Father is in me. Wierzcie mi, dlatego że te uczynki biorą się z tego, że Ojciec jest we mnie. And what's going on around you is the result of the Father releasing it through me. I to, co się dzieje dookoła was, bierze się z tego, że Ojciec to wyswobadza przeze mnie. The works that I'm doing are because I'm in my Father.
Dzieła, które czynię, biorą się stąd, że ja jestem w Ojcu. I'm not doing anything, he says. Ja nic nie robię, mówi. It's only because I reside in my Father and he resides in me. To wszystko dzieje się tylko dlatego, że ja mieszkam w Ojcu, a Ojciec mieszka we mnie. Now look what he says in verse 20. I teraz popatrzmy do wersetu 20. At that day you will know that I am in my Father and you are in me and I in you. Owego dnia poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. What day is he talking about? I o czym on mówi? What day is he talking about? O jakim dniu on mówi? Is he talking about the day when you are born again? Czy mówi o dniu narodzenia się na nowo? Is he talking about the day when you're doing greater works? Czy on mówi o dniu, w którym będziesz wykonywał większe rzeczy? It's the day when you are in him, he is in you, because he's in his Father. Chodzi o dzień, w którym ty jesteś w Ojcu, a on jest w nim, dlatego, a on jest w tobie, dlatego że sam Jezus jest w Ojcu. It's the day you stop believing and start knowing. To jest dzień, w którym ty przestajesz tylko przypuszczać, a zaczynasz wiedzieć. It's the day you quit playing like you have a philosophy of Christianity. To jest dzień, w którym przestajesz mieć po prostu jakąś filozofię na temat chrześcijaństwa. And you know when you speak, it's not you speaking. I wiesz, że to, co ty mówisz, to nie jesteś po prostu ty mówiący. Because your life doesn't exist anymore. Dlatego, że twoje życie już więcej nie istnieje. You lost your life. Ty straciłeś swoje życie. When you were born into him. Kiedy zostałeś narodzony w nim. Now, if you haven't been born into him. I jeżeli nie zostałeś narodzony w nim. You won't have certainty about what you say. To nie będziesz miał pewności co do tego, co mówisz. You won't be quite sure if what you say is really from God. Nie będziesz do końca pewien, czy to, co mówisz, pochodzi od Boga. Or if you just had bad pizza the night before. Czy po prostu zjadłeś coś niestrawnego, kawałek pizzy poprzedniego wieczora. You see, the consciousness of Christ changes belief to faith. Świadomość Chrystusa w tobie zmienia takie przypuszczenia w wiarę prawdziwą. The Bible says the devils believe that Jesus is the Son of God. Biblia mówi, że diabeł też wierzy, też ma pewną wiarę, że Jezus jest Synem Bożym. So that makes him Christians? I czy to sprawia, że on jest chrześcijaninem? No. Nie. So it's got to be something much greater than just having a head understanding. Więc tu chodzi o coś więcej niż taka wiara w sensie przypuszczeń. It's got to be a knowledge that comes from your spirit. To musi być wiedza, która pochodzi z twojego ducha. Because you've been birthed into his kingdom. Bo zostałeś narodzony w jego królestwie. Turn over to Luke. I przejdźmy do Łukasza. How are we doing, Ella? In chapter 1 of Luke. I w rozdziale pierwszym Łukasza. In verse 27. W wersecie 27. We see the Mary was visited by an angel. Widzimy, że do Marii przyszedł anioł. And in verse 30, the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. How many of you found favor with God tonight? I ilu z was znalazło łaskę u Boga dzisiaj wieczorem? It's important that you find favor tonight. I to jest bardzo ważne, żebyście dzisiaj znaleźli łaskę. Because your born again experience determined by your favor. Dlatego, że nasze narodzenie się na nowo zależy, jest kreowane przez to, czy mamy Jego łaskę, czy nie. It takes favor to come into the kingdom of God. Musimy mieć Jego łaskę, żeby przyjść do Królestwa Bożego. And I'll show you why. I pokażę wam dlaczego. In verse 31, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. W wersecie 31, i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Mary said, "How can this be, once I know no man?" A Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, skoro nie znam męża? And the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, or hover over you, and the power of God will be released of the Most High will overshadow you, and you will
the Holy One will be born, called the Son of God. I odpowiadając, anioł rzekł jej, Duch Święty zstąpi na ciebie, innymi słowy, będzie się unosił nad tobą i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Now look at this creation here. I popatrzmy na to całe stworzenie. You see that the angel has come. Widzimy, że przyszedł anioł. And explained to Mary what is getting ready to happen because she's found favor. I wytłumaczył Marii, co się zaraz stanie, dlatego że ona znalazła łaskę. God sent the angel to speak a word from heaven to her. Bóg wysłał anioła, żeby przekazał jej słowo z nieba. And the Spirit of God was coming to hover over her. I Duch Święty przyszedł, żeby się nad nią unosić. Inside of her is 60-80% water. I wewnątrz ludzkiego ciała jest około 60-80% wody. Everything inside of a human being is basically related to hydrogen or water. There's very few other elements other than water. I większość ludzkiego ciała, większość jego składników jest w jakiś sposób związana z wodą albo z produktami wodorotlenkowymi. So when God spoke to this lady the word, więc kiedy Bóg przemówił do tej kobiety, he was basically saying, let this light enter your womb. On mówił właśnie to, że niech to światło teraz, Boże, wejdzie do twojego łona. In other words, Jesus is what? The light and the life of men? Więc właśnie w ten sposób wchodził Jezus, który jest czym? Jest życiem i światłem ludzi. He is the word of God. On jest Słowem Bożym. Not only is he the life, but he's the light. Nie tylko jest życiem, ale jest też światłem. So God is speaking to this woman through the word. Więc Jezus mówi do, więc Bóg mówi do tej kobiety. She had a chance to reject it. Że może odrzucić to słowo. Or receive it. Albo je przyjąć. When she received it, she opened her womb. I kiedy je przyjmuje, to otwiera swoje łono. She received the promise. Dostaje obietnicę. The Holy Spirit fertilized that promise. Duch Święty sprawia, że ta obietnica jest płodna. And she gave birth to the Son of God. I potem Maria rodzi Syna Bożego. Now I want you to understand this creation of the Son of God into the earth. I chcę, żebyście zrozumieli ten proces stworzenia Syna Bożego w świecie. Was brought about so that the kingdom of God could be reestablished in the earth what Adam, the first Adam, lost. Który był ustanowiony, żeby odzyskać wszystko to, co stracił pierwszy Adam. Creation happens the same way in the model of God. Stworzenie dzieje się dokładnie zawsze w ten sam sposób w Bożym modelu. The water and the spirit are always involved in the creation of the kingdom of God. Woda i duch zawsze są zaangażowane w tworzenie w Królestwie Bożym. In order to see the kingdom of God, żeby zobaczyć Królestwo Boże, you must be birthed into the kingdom of God. Musisz być narodzony dla Królestwa. Now the difference between being birthed the way Jesus was explaining to Nicodemus, i różnica pomiędzy tym sposobem rodzenia, który Jezus wytłumaczył Nikodemowi, and the way Jesus is being birthed through Mary, a tym sposobem, w jaki Jezus rodzi się przez Marię, is that Mary was the womb of Jerusalem to bring in the chosen one. Polega na tym, że Maria stała się łonem dla niebieskiego Jeruzalem, żeby przynieść tego, który jest wybrany. But when Jesus, the sinless Lamb of God, descended from heaven, i gdy Jezus, bezgrzeszny Baranek Boży, zstąpił z nieba, the Holy One of God, Święty Boży, descended from heaven, zstąpił z nieba, birth through a woman, the womb, zrodził się przez kobietę, przez jej łono, and became the sinless Son of God to perfect the kingdom of God in the earth, i stał się bezgrzesznym Synem Bożym, żeby doprowadzać do perfekcji Królestwo Boże na ziemi. He was making the way so that a man could ascend back to God. I kiedy on to robił, on dokładnie tworzył drogę potrzebną człowiekowi, żeby wrócić na nowo, być w niebo, na nowo wrócić do nieba, do Boga. But that ascension requires being born again. I cały ten proces wymaga narodzenia na nowo. Jesus now becomes the womb for us to be birthed into the kingdom of God. I teraz to Jezus staje się dla nas łonem, żebyśmy my mogli być narodzeni dla Królestwa Bożego.
Jesus didn't come to the earth, the Christ. Jezus nie przyszedł na ziemię jako od razu Chrystus. The Christ was the perfected Son of God in his soul and body. Chrystus to był ten doprowadzony do perfekcji Syn Boży w jego umyśle i ciele. Jesus was all God in his spirit when he came to the earth through Mary. Jezus był w całości Bogiem w swoim duchu, kiedy przyszedł na świat przez Marię. But Hebrews says that he came into the earth just like the seed of Abraham. Ale list do Hebrajczyków mówi, że on przyszedł na świat dokładnie jako potomek Abrahama. In other words, he had to search the scriptures to see who he is. To znaczy, że musiał przeszukiwać Pismo Święte, żeby dowiedzieć się, kim on tak naprawdę jest. The world has a dense layer over it. It's called darkness. I świat ma na sobie taką gęstą chmurę, która się nazywa ciemnością. But you have the access above the darkness into the light of the kingdom of God. Ale my mamy dostęp ponad tą ciemnością do światła, które jest w Królestwie Bożym. But that requires being born again and changing how you think. Ale dostęp do niego wymaga od nas bycia narodzonym dla Królestwa Bożego i wymaga zmiany naszego myślenia. Matthew the 6th chapter, Jesus says, seek first the kingdom of God. W Mateusza 6 jest napisane, szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Say first. Powiedzcie wpierw. That doesn't mean second. To nie znaczy po drugie. That means first. To znaczy po pierwsze. Now the kingdom of God is not a church building. I Królestwo Boże to nie jest budynek kościelny. It's not a philosophy. To nie jest jakaś filozofia. It's not a theology. To nie jest teologia. It is the person of Christ. To jest osoba, którą jest Chrystus. When you seek him, i kiedy go szukasz, it requires the favor of God for you to know him. To potrzebujesz łaski Bożej, żeby go poznać. In order for you to be birthed into his kingdom, żeby się narodzić dla jego królestwa, you need to see yourself as highly favored of God. Musisz zobaczyć siebie jako tego, który jest umiłowanym Pana. If you're hearing me tonight, you're under the favor of God. I jeżeli słuchasz mnie dzisiaj, jesteś pod łaską Pana. Because the Holy Spirit is here to fertilize your waters. Bo Duch Święty przyszedł tutaj, żeby z naszych myśli zrobić myśli płodne. He wants you to be birthed into his kingdom. On chce, żebyś się narodził do jego królestwa. But it's not a hocus pocus magic wand. Ale to nie jest jakiś hokus pokus magiczny. It's not you say some scriptures and now you're born again. To nie polega na tym, że wypowiadasz pewne wersety i jesteś narodzony na nowo. Natural birth takes 9 months in the natural. Naturalny poród przychodzi po 9 miesiącach w świecie rzeczywistym. But in the spirit realm it can take eternity. A w świecie duchowym może zająć nawet wieczność. But you don't have eternity. Ale my nie mamy wieczności. In the physical. W świecie fizycznym. In the physical body you don't have eternity. W świecie fizycznym ty nie masz wieczności. It's only in the spirit that you have eternity. Tylko w swoim duchu masz wieczność. And the minute you connect with the Spirit of God. I w momencie, w którym łączysz się z Duchem Bożym. The minute your spirit opens to the fertilization and the power of God in Christ. W momencie, w którym twój duch otwiera się na to, na tę płodność, na umocnienie w Bogu, what you have to fight for that to happen is all of the preconceived ideas you've had during the times of your unconsciousness. To musisz stoczyć walkę ze wszystkimi myślami i pomysłami, które miałeś ze starego życia w swojej świadomości. It's during those 50 seconds that the devil has planted all of the seeds of doubt and unbelief in your mind. I w ciągu 15 sekund, kiedy jesteś skoncentrowany, to diabeł będzie przypominał te wszystkie ziarna wątpliwości, które w tobie zasiał. That's the darkness that you have to fight every day. I to jest ta ciemność, z którą musisz się zmagać codziennie. The imaginations and the thoughts that arise from that darkness. Wyobrażenia i myśli, które przychodzą z tej ciemności, are the hindrance to the seed of God birthing you into his kingdom. Są przeszkodą dla narodzenia ciebie na nowo w jego królestwie. Wave if you're with me here. Pomachajcie, jeżeli jesteście nadal ze mną. Jesus becomes the supernatural womb to birth you into his kingdom. Jezus staje się ponadnaturalnym łonem, przez które może ciebie narodzić dla swojego królestwa. When Jesus went to the Jordan to be baptized of John. Kiedy Jezus poszedł nad Jordan, żeby być ochrzczonym przez Jana. He walked into the water. On wszedł w wodę. He was walking into the physical picture of himself.
i wszedł w ten materialny, naturalny obraz siebie samego. But when John put him under the water, ale kiedy Jan go zanurzył pod wodę, he came up, the Christ. To Jezus się wynurzył jako Chrystus. He had already died to all the images of the Jewish Jesus. Umarł dla wszystkich obrazów tego żydowskiego Jezusa. And now he was connected with heaven and earth and the kingdom of God. I był połączeniem nieba z ziemią dla Królestwa Bożego. Hebrews said he becomes the author. He became the author of eternal salvation. I list do Hebrajczyków mówi, że stał się autorem, stał się stwórcą wiecznego zbawienia. He's the one that authorizes you to enter into him. I on jest autorem, stwórcą twojego wejścia w niego. He gives permission for you to come into him. On ci daje pozwolenie na to, żebyś mógł przyjść do niego. Because he recognizes that you no longer see yourself the way you used to see yourself. Bo on widzi, że ty już nie patrzysz na siebie w sposób, w jaki zwykłeś na siebie patrzeć. You don't look at things the same way anymore. Nie myślisz o tych samych sprawach. You realize who you are in him. Zdajesz sobie sprawę z tego, kim jesteś w nim. Now, the connection between in him and believing on him are vastly different. I ta różnica pomiędzy wierzeniem w nim, a wierzeniem po prostu, poleganiem na nim jest duża. Because believing from inside him, bo wiara z jego wnętrza, does not require you to be involved in the equation of whether it can work or cannot work. Polega na tym, że ty przestajesz już kalkulować, czy to się uda, czy to się nie uda. You lose your ability to have an opinion when you are in him. Tracisz swoją zdolność posiadania własnej opinii, kiedy jesteś zanurzony w Niego. You no longer have an existence in this world. Już więcej nie istniejesz dla tego świata. You've entered into the kingdom of God, wszedłeś w Królestwo Boże, which is eternity. Które jest wiecznością. It's no longer important what happens tomorrow or yesterday. Już więcej się nie liczy to, co się stanie jutro, albo to, co się stało wczoraj. All that's important is what you say from inside him. Wszystko, co się liczy, to, co ty mówisz z jego wnętrza. Because then the words you speak have authority because they're no longer from your personality. Bo słowa, które mówisz, zaczynają mieć moc, dlatego że już nie pochodzą z twojej osobowości. Are you with me? Czy rozumiecie mnie? Turn to Psalm. Przejdźmy do psalmów. Let's look at verse, or chapter 68. 68 psalmu. Look at verse 18. Werset 18. You have ascended on high, you have led captivity captive, and you have received gifts among men, even from the rebellious, that the Lord God might dwell there. U nas 19. Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś z sobą jeńców, wziąłeś ludzi, nawet oporni mieszkają u Pana Boga. When I said that Jesus descended from heaven, kiedy ja mówię, że Jezus zstąpił z nieba, so that man could be sinless and ascend back to God. Żeby ludzie mogli na nowo wrócić do Boga. The captivity that Jesus led captive, to ta niewola, którą Jezus wziął w niewolę, was the belief that you have to be sinful. Was the belief that you have to sin. To było wrażenie, to przypuszczenie, że każdy człowiek musi zgrzeszyć, musi grzeszyć. That's why he released gifts to all men. I dlatego on dał swoje dary całej ludzkości, wszystkim ludziom. Even the men that you consider to be rebellious. Nawet tym, którzy byli buntownikami. Because he wanted to show his mercy. Bo chciał im okazać swoje miłosierdzie. He wanted to be merciful to all men. Chciał być miłosierny dla wszystkich ludzi. He's showing a picture. David is showing a picture here.
Dawid pokazuje tutaj pewien obraz. Of how sinless God, the spotless Lamb of God, comes down to earth. Jak ten idealny Bóg, ten Bóg bez grzechu przychodzi na ziemię. Through the womb of Mary. Przez łono Marii. To release the creative process into the born again experience for all men. Żeby wyswobodzić ten proces stwórczy dla wszystkich ludzi, którzy mają być narodzeni na nowo. You must understand that Christianity has become a cliché and a philosophy. Musimy zrozumieć, że chrześcijaństwo stało się pewnym frazesem, filozofią. A philosophy. Filozofią. Which means it's in your mind. Co znaczy, że jest po prostu w twoim umyśle. Which means if it doesn't work for you today, you change your philosophy tomorrow. Co oznacza, że jeżeli dzisiaj to dla ciebie nie działa, no to jutro zmienisz filozofię. What Jesus came to show us is the model of God. To, co Jezus przyszedł wam nam pokazać, to jest pewien model Boży. That when you look upon the darkness and the chaos and all of the stuff that you see in Poland. Także kiedy patrzymy na ten chaos, na ten nieporządek i wszystkie te problemy, które widzimy w Polsce. That you release the words of life and light over this form, void, dark place. Możemy wyswobadzać słowa światła i życia nad tym miejscem pełnym, bezkształtnym, które jest pustkowiem. And change it the same way your spirit was changed. I zmieniać je w ten sam sposób, w jaki zmieniliśmy się my w swoim duchu. And if you're not doing that, jeżeli my tego nie robimy, it's because you're not in him. To tylko dlatego, że jeszcze nie znajdujemy się w Nim. In him. W Nim. You've lost your identity. Kiedy tracimy naszą tożsamość. Kiedy już tak naprawdę wyglądasz jak Chrystus, dlatego że jesteś w nim, z Nim w and związku. The words you speak are spirit. I wtedy słowa, które wypowiadasz, są duchem. The words you speak are life. Słowa, które mówisz, są życiem. The words you speak are faith. Słowa, które mówisz, są wiarą. They're not filled with doubt and unbelief. Nie jesteś już wypełniony niepokojem i wątpliwością. You'd lose your thoughts of what happened yesterday. Przestajesz myśleć o tym, co się wydarzyło wczoraj. You don't worry about your future. Nie boisz się o swoją przyszłość. Because you're living in eternity. Dlatego, że mieszkasz w wieczności. Look in Revelation, the first chapter. I popatrzmy do Objawienia 1. Verse 8, Jesus says, I am the Alpha, the Omega, the beginning and the end, the Lord who is and was and who is to come, the Almighty. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Turn over one. Chapter here, or stay in the same chapter, verse 18. Przejdźmy do wersetu 18 tego samego rozdziału. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and hell. Ja jestem tym, który jest żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. I am the one who was dead and alive. Ja jestem tym, który był umarły, lecz oto żyję. Your death is in me. Twoja śmierć jest we mnie. Because that's where your life begins. I od tego zaczyna się twoje życie. He paid all that you worry about having to pay when it comes to death. On zapłacił za wszystko, o co ty się możesz martwić, gdy przychodzi do myślenia o śmierci. Most of the people in the world are worried about death. Większość ludzi na świecie boi się śmierci. Fear is the number one motivating force in most human beings' lives. I strach jest tą pierwszą motywacją w większości żyć ludzkich. And unfortunately, it's all throughout the churches as well. I niestety jest też wszędzie w kościele. But Jesus says, "What are you worrying about death for?" Ale Jezus się spytał, dlaczego martwicie się o śmierć? If you're worrying about death, jeżeli martwicie się śmiercią, it means you're not in me. To znaczy, że nie mieszkacie we mnie. Because I'm the one that was dead and I'm alive. Bo ja jestem tym, który był umarły, ale teraz żyję. If he's alive, that means you must be alive. Jeżeli on żyje, to znaczy, że ty też musisz żyć. If you're in him. Jeżeli jesteś w nim. Now, if you're outside of him, you need to worry about death. Ale jeżeli jesteś poza nim, to naprawdę musisz się martwić śmiercią.
But you see, the church doesn't understand the power of being in him because they're not born again. Kościół nie rozumie tej mocy, którą mamy mieszkając w nim, dlatego że nie narodziliśmy się na nowo. They don't understand the favor that's over them by coming into a gathering where faith is being released. Nie rozumiemy tej łaski, która jest nam dana, kiedy możemy się gromadzić i kiedy wyswobadzana jest wiara. When you're in a place where the Holy Spirit is, kiedy jesteś w miejscu, w którym jest obecny Duch Święty, and faith is being released, i wiara jest tam udzielana, your waters are being hovered over by the Spirit of God. To jest jak ten moment, kiedy Duch Święty unosi się nad powierzchnią twoich wód. Are possible in that place. I w tym momencie wszystkie rzeczy są możliwe. But you have to recognize it, ale musisz je rozpoznać and see it as done. I musisz zobaczyć, że to jest załatwione. Change your mentality, zmienić swoją mentalność, to see it finished. Żeby widzieć, jak to jest dokończone w twoim życiu. Colossians. Kolosan. Chapter 1. Rozdział pierwszy. Verse 15, 16 and 17. Wersety 15, 16, 17. He is the image of the invisible God, the firstborn of all over all creation. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. For by him all things were created that are in heaven, that are on earth, visible and invisible, whether thrones of dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. And he is before all things, and in him all things have substance and consist. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko w nim jest ugruntowane. Angielski tekst mówi, ma substancję i istnieje. Now get hold of these two verses, 15 and 16. I popatrzmy, złapmy się tych wersetów 15 i 16. Your whole life depends on how well you understand these two verses. Całe twoje życie zależy od tego, jak dobrze rozumiesz te dwa wersety. Because in 2 Timothy 3:5 you see the church today. Keep your finger in Colossians and turn to 2 Timothy 3:5. I zostawmy sobie tutaj palec i przejdźmy do 2 Tymoteusza. Rozdziału trzeciego. Ale ponieważ nie ma za sobą żadnej mocy, to jest zaprzeczeniem boskości. In other words, you have form with no substance. To oznacza, że mamy pewną formę, pewien kształt, ale nie mamy substancji, treści. But in 17 of Colossians it says he is before all things and in him all things have substance. Ale w Kolosan właśnie przeczytaliśmy, że w nim wszystko jest ugruntowane, innymi słowy ma substancję. So if there's no power in what you're saying, więc nie ma takiej mocy w tym, co mówisz, then it says that you don't reside in him. You're not in him. You're not in him. Więc jeżeli nie jesteś w nim, substance comes from being in him. Więc ta substancja przychodzi właśnie z tego, że ty mieszkasz w nim. And the reason I keep overemphasizing in him, i dlatego tak podkreślam to słowo w nim, is because we go all over the world, ponieważ jeździmy po całym świecie, and we see the condition of the church, i widzimy stan kościoła, and the place is filled with many lovely, wonderful people, i widzimy miejsca wypełnione bardzo wspaniałymi ludźmi, and they all have a belief in Jesus, i oni wszyscy mają pewną wiarę w Jezusa, they all call themselves Christians and born again, i oni wszyscy nazywają się chrześcijanami narodzonymi na nowo, but their lives are miserable, ale ich życia są pełne smutku, they're sick, oni są chorzy, they don't have any money, nie mają pieniędzy, they're worried about tomorrow, boją się jutra, they're worried about their families, boją się o swoje rodziny, and that ought not to be. I to nie powinno tak być. Because Jesus says, I'm the one that has the keys of death and hell. Bo Jezus mówi, że ja mam klucze śmierci i piekła. I am the one that is and was and is to come. Ja jestem tym, który był i jest i ma przyjść. So what about that do you not understand for your future?
Więc czego z tego nie rozumiesz dla swojej własnej przyszłości? It's really quiet in here. Jest tutaj naprawdę cicho. Your pastor's not going to beat you up, I won't let him. Pastor was nie pobije, bo mu nie pozwolę. The most important thing you need to understand. I ta najważniejsza rzecz, którą musicie rozumieć. It's what Jesus was trying to explain to Nicodemus. To jest to, co Jezus próbował wytłumaczyć Nikodemowi. Has everything to do with the substance of Christ. I to ma to jest bardzo związane z substancją, która jest w Chrystusie. And nothing to do with the form of religion. I to nie ma nic wspólnego z tą formą, kształtem religijnym. Everything about Christianity is supernatural. Wszystko w chrześcijaństwie jest ponadnaturalne. All of the pseudoscientists in the world deny miracles. Wszyscy pseudonaukowcy w świecie zaprzeczają cudom. But the real men of science. Ale prawdziwy człowiek nauki understand something. Rozumie coś. That miracles come from someone who understands the invisible world. Że cuda pochodzą od tego, kto naprawdę rozumie świat duchowy. Someone that understands how to acquire, access and apply the supernatural spiritual laws. Od osoby, która naprawdę wie, jak zdobyć dostęp do tego świata i jak zastosować pewne duchowe zasady. It's the spiritual realm that's real. To właśnie świat duchowy jest rzeczywisty. And it's the spiritual realm that you're birthed into when you're born again. I to w świat duchowy się rodzisz przez narodzenie na nowo. And you don't become a problem, you become the solution for society. I nie jesteś już więcej problemem, ale stajesz się rozwiązaniem dla społeczeństwa. You're no longer a concern for your pastor and everyone in the church. Nie jesteś już więcej osobą, o którą się martwi twój pastor i ludzie w kościele. Because you're directed by the Spirit of God. Dlatego, że jesteś kierowany Duchem Pana. You clearly hear the Spirit of God. Jasno słyszysz Jego słowa. You clearly operate from the Spirit of God. Jasno działasz z Ducha Bożego. Because your life does not belong to you any longer. Dlatego, że twoje życie już więcej do ciebie nie należy. You're not concerned about the circumstances around you. Więc nie musisz się przejmować tym, co się dzieje dookoła ciebie. You're not concerned about devils anymore. Nie musisz się już więcej przejmować diabłem. Because the devils flee from you. Dlatego, że demony od ciebie uciekają. The devils flee from you. Dlatego, że demony od ciebie uciekają. The devils flee from you. Demony od ciebie uciekają. A little louder, please. The devils flee from you. A little louder, please. The devils flee from you. Troszeczkę jeszcze głośniej. Demony od ciebie uciekają. Preach to them. The devils flee from you. Demony od was uciekają. That's why Jesus was able to go into the darkest places. I z tego powodu Jezus był w stanie wejść w najciemniejsze miejsca. Because as the kingdom of God, ponieważ jako część Królestwa Bożego, he knew he was the light and life of all things. On wiedział, że był światłem i życiem dla wszystkiego. That means darkness cannot be where he is. A to znaczy, że ciemność nie mogła być w tym miejscu, w którym był on. Darkness cannot be where he is. Ciemność nie może być tam, gdzie jest on. So if there's darkness around you, więc jeżeli jest ciemność dookoła ciebie, you must be born again. To musisz się narodzić na nowo. Now stand to your feet. Więc stańmy na nogi. Now I said earlier that the favor of God is here. I powiedziałem wcześniej, że łaska Pana jest tutaj. Because the Spirit of God is here. Bo Duch Pana jest tutaj. And when the Spirit of God is here, it's to release His divine nature into human beings. I kiedy Duch Pana przychodzi na miejsce, to po to, żeby wyswobadzać swoją boską naturę w ludzi. That divine nature is an incorruptible seed. I ta jego boża natura jest takim nieskażonym ziarnem. It's the incorruptible seed that becomes your salvation. To jest nieskażone ziarno, które staje się twoim zbawieniem. It becomes who you are in Christ. To jest to, kim ty się stajesz w Chrystusie. The Spirit of God has put his DNA inside of every human being. Duch Święty włożył swój kod genetyczny DNA do każdej istoty ludzkiej. It says in Numbers that the Spirit of God is the spirits of all men come from the Spirit. Jest powiedziane w Księdze Liczb, że duchy wszystkich ludzi pochodzą od Ducha Bożego. So the waters of God are in every human being.
Więc wody Boże są w każdej istocie ludzkiej. And when his spirit hovers over you, i kiedy jego duch unosi się nad tobą, he releases his word into the spirit. On wyswobadza swoje słowo w ducha. And the spirit births you into the kingdom of God. I ten Duch Święty rodzi ciebie dla Królestwa Bożego. But you have to understand something very important. I musisz zrozumieć coś bardzo ważnego. You have to battle all the thoughts. Musisz walczyć z każdą myślą. All the imaginations. Z każdym, ze wszystkimi wyobrażeniami. All of the unbelief. Z całą niewiarą. That you have been grown up with, that you've grown up with. Z którą wzrastałeś, w której zostałeś wychowany. The lies of the devil that kept telling you you can't. I kłamstwa diabła mówią ci, że nie możesz. That you've done things too bad, God will not accept you. Że robiłeś pewne rzeczy źle i że Bóg ciebie nie przyjmie. That you're not perfect enough to come to Jesus. Że nie jesteś wystarczająco dobry, żeby przyjść do Jezusa. All of the nonsense that you have locked away inside of your frontal lobes. I ten cały nonsens, który zamknąłeś w swoim płacie czołowym. Has created this barrier for the repenting that it takes to enter the kingdom of God. Tworzy tę barierę, która nie pozwala ci pokutować i wejść do Królestwa Bożego. So I want you to close your eyes and lift up your hands. Więc chcę, żebyśmy zamknęli oczy, podnieśli ręce. And Father, right now I just want to release from heaven. I Ojcze, ja teraz chcę po prostu uwolnić z nieba. Your divine model of creating the new creature. Twój Boży model tworzenia nowego stworzenia. The same way you created all of the existence in the visible world. W ten sam sposób, w jaki stworzyłeś wszystko, co istnieje w świecie naturalnym. I want to release light be over the people here in Poland. W ten sam sposób ja ogłaszam, niech będzie światło nad ludźmi tutaj w Polsce. Light be over the people here. Niech będzie światło nad ludźmi tutaj w Polsce. Receive the incorruptible seed of God right now. Przyjmijcie nieskażone ziarno Boże teraz. Receive the kingdom of God right now. Przyjmijcie to Boże ziarno teraz. Light be right now. Niech będzie światło. Light be right now. Niech będzie światło teraz. Receive the spirit of God right now. Przyjmij Ducha Bożego teraz. I ask you, Holy Spirit, to enlighten the heart and the minds of the people right now. I ja proszę ciebie, Duchu Święty, żebyś oświecił serca i umysły ludzi tutaj teraz. That they will take your perfect seed. Żeby oni byli w stanie przyjąć twoje nieskażone ziarno. And be birthed into your kingdom, Lord. I byli narodzeni do twojego królestwa. I know, Lord, that it's nothing that happens automatically. Ja wiem, Panie, że to nie jest coś, co się dzieje automatycznie. But I ask for them to take this seed right now. Ale ja proszę ciebie, żeby oni przyjęli to ziarno teraz. And nurture this seed through the faith that you've planted inside of them. Przyjmij to ziarno i zaopiekuj się nim i niech wyda owoc. To speak to that child that's inside of them. Mów, Ojcze, do tego dziecka, które jest w ich wnętrzu. And ask that child to become a son of a living God. Niech to Boże dziecko stanie się synem Boga żywego. And to become pregnant with your kingdom, Lord. Niech oni staną się ciężarni twoim królestwem. Just like in the natural, the mothers get pregnant and give birth. I tak jak w świecie naturalnym kobiety zachodzą w ciążę i rodzą dzieci. I ask you to birth your people here in Warsaw into your kingdom. Ja proszę ciebie, żebyś ty teraz urodził swoich ludzi w Warszawie tutaj do swojego królestwa. I ask for the glory that you are releasing right now. Ja ciebie proszę, Panie, żeby chwała, którą wyswobadzasz, to impregnate all their spirits, Lord. Żeby weszła do ich duchów. That they will resist the doubt and unbelief. Żeby oni mieli siłę stawić czoła niewierze i zwątpieniu. And they'll protect that perfect seed right now. I Panie, ochraniaj teraz to idealne ziarno. And cast down the thoughts and imaginations that would lie to them. My odrzucamy te wszystkie wizje i wyobrażenia, które ich okłamywały. And start to speak faith, Lord. I zaczynamy mówić wiarę. And receive the grace that you're releasing right now. I przyjmij teraz łaskę, którą Pan wyswobadza teraz. Receive his mercy right now. Przyjmij Jego miłosierdzie teraz. Receive his grace right now. Przyjmij Jego łaskę teraz. Speak to that seed that's in you. Zacznij mówić do tego ziarna, które speak jest w tobie. To that seed that's in you. Zacznij mówić do tego ziarna, które jest w tobie. That you will give birth. I zacznij mówić, że narodzisz to ziarno. Birth. Że narodzisz to ziarno. You will birth me into że narodzisz to ziarno dla Królestwa. I will be your son of God. Zacznij mówić, że ty będziesz synem Bożym. I will not let anything take this seed. Że nie pozwolisz, żeby cokolwiek zabrało to ziarno. I will not let the devourer devour my seed.
Ja nie pozwolę, żeby coś pożarło moje ziarno. But I will enter your kingdom. Ale ja wejdę do królestwa. I believe you, Jesus. Ja wierzę Tobie, Jezu. I receive your water and spirit. Ja przyjmuję Twoją wodę ducha. I receive your miraculous design. Ja przyjmuję Twój cudowny plan. I am a new creature. Ja jestem nowym stworzeniem. And from this day forward, i od tego dnia naprzód, I no longer am who I think I was. Ja już więcej nie jestem tym, kim wcześniej myślałem. But I'm going to speak from your spirit. Ale ja będę mówił z Twojego ducha. As a new creature. Jako nowe stworzenie. All things are passed away. Wszystko jest, co stare, przeminęło. All things are passed away. Wszystko, co stare, przeminęło. All things are passed away. Wszystko, co stare, przeminęło. I'm becoming new right now. I ja staję się nowym stworzeniem. I no longer think about the past. Ja już więcej nie myślę o przeszłości. I'm not thinking about the future. Ja nie myślę o przyszłości. I'm thinking about my birth into your kingdom. Ja mówię o moim życiu w królestwie. I'm going to become the sign and the wonder. I ja stanę się znakiem i cudem. That people on the outside are looking at. Tak, żeby ludzie widzieli, ludzie z zewnątrz go widzieli we mnie. I am the sign and the wonder. Ja jestem znakiem i cudem. My life will reflect the signs and wonders. Moje życie będzie odbijało znaki i cuda. I am living supernaturally. Ja żyję ponad naturalnym życiem. I will believe your spirit. Ja będę wierzył Twojemu duchowi. All things are passed away. Wszystko, co stare, przeminęło. I am hungry for your word. Jestem głodny Twojego I'm słowa. I'm hungry for your spirit. Jestem głodny Twojego ducha. I'm thirsty for your living water. Jestem spragniony Twojej wody żywej. I want to drink often from your water. I ja chcę pić z Twojej wody żywej. I desire your living water. Ja pragnę Twojej wody żywej. To nurture this new seed. Żeby ona teraz karmiła to ziarno, które zasiałeś. The Lord has given you divine thirst. Pan daje Ci Boże pragnienie. That you will crave the living water. Żebyś pragnął i tęsknił za wodą życia. It's that living water that will birth you. To jest woda żywa, która Ciebie narodzi. Into his kingdom. Dla Jego królestwa. And you will be thirsty. I będziesz spragniony. You will have dreams and visions. Będziesz miał sny i widzenia. You will speak faith. Będziesz mówił z wiarą. No more doubt. Już więcej nie będzie wątpliwości. Ani niewiary. You reject the things of old. Odrzucasz stare rzeczy. You receive the new things of the kingdom. I otrzymujesz nowe rzeczy. You walk in faith. I chodzisz w wierze. Not unbelief. Nie w zwątpieniu. You believe for the impossible. I zaczynasz wierzyć o to, co you jest niemożliwe. You believe for the impossible. Zaczynasz wierzyć o to, co you jest niemożliwe. You expect the impossible. I szanujesz to, co jest niemożliwe. You no longer have a rational mind. I już dłużej nie masz racjonalnego you umysłu. You have a mind of Christ. Zaczynasz mieć umysł Chrystusowy. You think like He does. Zaczynasz myśleć jak Jezus. You speak His words. Zaczynasz mówić Jego słowa. You're a new creature. I jesteś nowym you're stworzeniem. A new creature. Jesteś nowym you're stworzeniem. A new jesteś nowym stworzeniem. You're a new jesteś nowym stworzeniem. You're a new jesteś creature. Nowym stworzeniem. Lord, we give you the glory. Panie, my chcemy we give oddać you the glory, chwałę. My Jesus. Oddajemy Tobie chwałę, Jezu. My oddajemy Tobie chwałę. Ja Ciebie proszę, Ty weź give tych ludzi. Dreams and visions daj im sny all night. I widzenia przez całą noc. Make them turn over and over in their beds niech tonight. Oni się teraz przewracają z boku na bok. With the power of, that you're releasing into their spirits. I niech będzie moc, którą Ty wyswobodziłeś w ich duchach. Give them dreams and visions. Daj im sny i wizje. Prophetic words. Prorocze słowa. Prophetic vision. Prorocze wizje. Prophetic understanding. Prorocze zrozumienie. Bring the scriptures alive. Niech słowo ożyje w nich. I speak life into them. Ja mówię życie w ich wnętrze. I speak life into them. Ja mówię życie w ich wnętrze. I curse sickness and disease. Ja przeklinam wszelkie sickness choroby. Sickness and disease no longer has any influence over your żadna life. Żadna choroba nie ma wpływu na wasze życie. It's not real in your life. To nie jest prawdziwe w Twoim życiu. It's part of the darkness that God's illuminating. To jest część ciemności, w którą nie należy wierzyć.